W Chorzowie się urodziłem, w Chorzowie się wychowałem, w Chorzowie się uczyłem, Chorzowa jest moja żona, w Chorzowie mieszkam całe życie, także mogę powiedzieć, że jestem dumny, będąc Chorzowianinem. Moim ulubionym miejscem w Chorzowie jest Park Śląski, a głównie Stadion Śląski. Ulubione miejsce moje? Pod czereśnią, przed domem. Pod czereśnią, nie, w parku, park, nie? Stadion Ruchu przydałoby się, żeby był nowy i przy okazji też Park Śląski. Ulubione miejsce. No nie będę oryginalny, jak powiem, że Park Śląski, ale oprócz tego to mój dom i mój ogródek. To są takie ulubione miejsca. Tak, jestem dumny z bycia chorzowianinem, ponieważ Chorzów daje mi możliwość rozwoju osobistego. Jestem dumny głównie ze względu na historię sportową Ruchu Chorzów, najwięcej tytułów mistrzowskich w Polsce. No dobrze mi się mieszka w ogóle. Co chciałby pan przekazać przyszłym pokoleniom? Żeby chodzili dalej na ruch, wspierali. Teraz jak jest najgorszy moment, trudniej się wspiera, także mam nadzieję, że wam już będzie łatwiej. Żeby budować to, jak my budujemy. Żeby pracowali dalej dla Chorzowa, żeby Chorzów się rozwijał, żeby ludzie nie uciekali z Chorzowa, tylko do niego przyjeżdżali, żeby robić coraz bardziej, bardziej zielony. Kiedyś Chorzów dawno, dawno temu był uzdrowiskiem. Może, jak teraz już nie ma kopalni, hut, może znowu będzie uzdrowiskiem. Tego życzę przyszłym pokoleniom. No Chorzów jest fajny.